Zapraszanie gości na własny ślub wydawać by się mogło bardzo przyjemne. Na pewno tak twierdzi każdy, kto nigdy w życiu tego nie robił. Na szczęście przygotowałam dla Was coś, co znacznie ułatwi ten proces. Przygotowałam dla Was tablicę, która ułatwi Wam podjęcie decyzji, kogo na ślub zaprosić, a kogo nie. Są tacy goście, których zaproszenie jest absolutnie oczywiste, ale zawsze pojawiają się osoby, które budzą Wasze wątpliwości. Ten schemat pomoże Wam je wszystkie rozwiać. Teraz pokażę Wam, jak przez niego przejść. Na samej górze jest lista gości. Z listy gości wybieramy jedną osobę. Zastanawiamy się, czy ta osoba jest rodziną. Jeżeli jest, to zadajemy sobie pytanie, czy jest to bliska rodzina. Jeżeli nie, to pytanie brzmi, czy tę osobę lubicie. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, nie lubimy, to wiecie, co robić. Natomiast jeżeli tę osobę lubicie, to czy rozmawialiście z nią w ciągu ostatnich 5 lat? Jeżeli tak, to taką osobę warto zaprosić. Jeżeli nie rozmawialiście, to tutaj pojawia się kolejne pytanie. Czy byłoby Wam smutno, gdyby ta osoba nie zaprosiła Was na swoją uroczystość? Jeżeli byłoby Wam przykro, to zastanówcie się, czy wyobrażacie sobie swój ślub bez tej osoby. Jeżeli nie, to oczywiście musicie ją zaprosić. Jeżeli nie byłoby Wam smutno, gdybyście nie otrzymali zaproszenia od tej osoby na jej ślub, to oznacza, że nie musicie jej zapraszać. Z tego schematu wynika, że jeżeli ktoś jest z rodziny i to z tej bliskiej, to automatycznie powinniśmy go zaprosić. Natomiast wiadomo, że życie pisze swoje scenariusze i jeżeli macie w rodzinie jakieś konflikty bądź inne sytuacje, które będą powodowały, że będziecie nie czuli się komfortowo podczas własnego ślubu i wesela, to zdajcie się na własną intuicję. A co jeśli ktoś nie należy do rodziny? Lista gości. Rodzina? Nie, nie rodzina. Czy to jest Twój przyjaciel bądź bliski znajomy? Jeżeli nie, to pytanie, czy to jest Twój współpracownik? Jeżeli tak, to czy spotykacie się po pracy? Jeżeli spotykacie się po pracy i nie wyobrażacie sobie Waszego ślubu bez tej osoby, to oczywiście powinniście ją zaprosić. Jeżeli nie spotykacie się po pracy, to nie musicie tej osoby zapraszać. Jeżeli ten gość jest Waszym bliskim znajomym, ale nie rozmawialiście przez ostatnie 5 lat, to może być sygnał, że nie musicie zapraszać tej osoby na swój ślub. Jeżeli ten gość jest jednak Waszym przyjacielem, z którym rozmawialiście w ciągu ostatnich 5 lat, a nawet w ciągu ostatnich 6 miesięcy, to musicie się zastanowić, czy wyobrażacie sobie tę Waszą uroczystość bez niego. Jeżeli nie wyobrażacie sobie tej uroczystości bez tej osoby, no to oczywiście musicie ją zaprosić. Omówienie tego schematu może się wydawać skomplikowane, ale jeżeli zastosujecie ten schemat do konkretnej osoby, to będzie Wam naprawdę dużo łatwiej i ta tablica może pomóc Wam podjąć wiele ważnych decyzji. Jestem ciekawa, czy ten wykres Wam pomógł, czy zadziałał w Waszym przypadku i czy ułatwił życie. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, no i subskrybujcie. Dzięki!